niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem, wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyczcie nam swojej oliwy, gdyż nasze lampy gasną. Mogłoby nam i wam wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną. I drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny prosząc. Lecz on odpowiedział. Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Hello. Dzisiaj rozmawiamy o tym filmie. Ja chciałem powiedzieć, że to jest wielki cud, że w ogóle udało się go zrobić. Andrew tam dzwonił do mnie, jest film religijny, żeby nakręcić. Ja mówię, okej, bardzo lubię Mel Gibson, myślałem, może Pasja 2 coś, nie? Okazało się, że nie, że to jest takiej opowieści, przypowieści takiej. Scenariusz był niezły, tylko no jakoś trudno było też ustalić autora, bo tam czterech tam się przyznawało w końcu, tam, że jeden pan Bóg wie, kto to napisał, ale to było dobre, ja się zgodziłem, pojechaliśmy, zaczęliśmy kręcić ten film. To jest tak, że pojechaliśmy tam kręcić film. Fajna ekipa, Tam jest takie powiedzenie w tym miejscu, że tam, gdzie kucharek sześć, tam coś tam, że nie ma nic, tak? I sześć czy tam właśnie, nie pamiętam. W każdym razie chodzi o to, że tam jest, jak jest dużo bab, znaczy one mówią kobiety, tak? W jednym miejscu, to nic nie ma. A tam były cztery. Tam nawet nie było tych 10, tylko były 4, nie? Bo tam nie wiem dlaczego, no 10 pań w jednym miejscu, problem, tak? Okej. A tam nie było niczego. I słuchajcie, było nawet tak, że charakteryzatorka dała im taką oliwkę, balsam, taki, jakiś taka oliwka i jej starczyło dla połowy, nie? Tam połowy. Słuchajcie, jak one się poobrażały, to jest po prostu masakra jakaś. No i że te, które nie miały, tam zaczęły dyskutować, te, że mają, te, że nie mają. Słuchajcie, one w którymś momencie po prostu tak się poobrażały na siebie, a tu idą zdjęcia, nie? Że po prostu sobie odeszły, nie? Wyszły sobie z planu i no i masakra, tutaj jest plan zdjęciowy, ja muszę mieć film, sponsor nalega, jest film i no i kręcimy, okej. Ale jest druga scena właśnie z tym takim panem młodym, taka główna, nie? I tam miał być Banderas. Okazało się, że nie ma Banderasa, jest jakaś przybrana baba, tak? Uwierzcie mi, ja rozumiem równouprawnienia, tak? Ale to było naprawdę ciężkie, tak? No i w końcu jest taka scena z drzwiami. Z drzwiami i tu przylatuje technik i mówi, że te drzwi się zacięły, tak? Tamten w międzyczasie się tam dostały podwyżkę, nie wiem, wróciły i w tym momencie tamte weszły, niektóre te nie zdążyły, te drzwi się zacięły, raz jedna, one się otwierają, raz się nie otwierają, tam ten wielobanderas się, ten gospodarz tam, on tam był, on się wnerwił, tam
tamte weszły, te nie weszły. Słuchajcie, galimatias taki, że szok. Ja do tej pory nie wiem, jakim cudem żeśmy ten film zrobili. Nie rozumiem decyzji Akademii, dlaczego mamy Oscara, ale bardzo się cieszę, bardzo się cieszę i... Nagrywamy już sequel. Yeah.